Cześć! Cześć kochani! Witajcie ponownie na kanale My Kobietki. Dzisiaj zapraszamy Was na hol zakupowy z marki Mormuła. Jest to polska marka. Wszystkie ubrania tej marki szyte są z naturalnych materiałów, między innymi takich jak wełna, bawełna, kaszmir, wiskoza. I właśnie dzisiaj, kochani, pokażemy Wam kilka sukienek wykonanych w 100% z wiskozy, więc jeśli szukacie sukienki na lato i stawiacie na dobry skład, no to ten odcinek będzie zdecydowanie dla Was. To tyle słowem wstępu, a my zabieramy się już za mierzenie. Pierwszą propozycję mam na sobie, tym razem sukienkę o długości maxi. I bardzo w tej sukience spodobała mi się kolorystyka, bo mamy tu kolor niebieski, biały, granatowy i beżowy. Chociaż muszę przyznać, że z przewagą koloru niebieskiego. Pokażę Wam z bliska, jak ta sukienka wygląda. Ten materiał jest lekko karbowany. I tu mamy właśnie wzór w takie drobne kwiatuszki. I kochani, jeśli stawiacie właśnie na sukienki wzorzyste, to możecie być pewni, że tu nie będzie nam widać fałdek, bo właśnie przez te wzory te fałdki nam znikną, po prostu nam te wzory, te fałdki zamaskują. I tu w tej sukience mamy taki delikatny dekolt w trójkąt. I jeśli wolicie właśnie głębsze dekolty, to nie będzie tu w tej sukience problemu, ponieważ ta sukienka jest po całości zapinana na guziki, także wystarczy sobie jeden guzik rozpiąć i już będziemy miały dekolt idealny. Tak samo właśnie możemy zrobić, jeśli chcemy sobie delikatnie wyeksponować nogę, to również możemy tu rozpiąć guziki i też właśnie będziemy miały nóżkę delikatnie na wierzchu. Myślę, że to bardzo fajnie będzie wyglądało. I jak zauważyłyście, ta sukienka ma rękaw o długości 3/4 i myślę, że świetnie nam się sprawdzi właśnie na takie chłodniejsze letnie dni albo chłodniejsze wieczory. Ta właśnie propozycja będzie idealna, a takich dni latem u nas nie brakuje, także ta sukienka się świetnie sprawdzi. I mamy tu w tej sukience taki luźniejszy fason, więc jeśli borykacie się z odstającym brzuszkiem, to właśnie ten fason będzie idealny dla Was, bo ten krój nam właśnie tu wszystko ukryje, wszystkie niedoskonałości, ale wiem, że są Panie, które raczej wolą sobie jednak delikatnie podkreślić talię, także wystarczy dołożyć tu pasek. Ja wybrałam pasek w kolorze beżowym, ponieważ w sukience przewija się kolor beżowy, także myślę, że będzie fajnie właśnie beżowy pasek wyglądał do tej sukienki. I z paskiem się prezentuje tak. Mamy delikatnie podkreśloną talię, tył wygląda tak. No myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście ja mam założone do tej sukienki sandałki, ale również świetnie się sprawdzi ta sukienka ze sportowymi butami, też będzie fajnie wyglądała. I tą sukienkę, kochani, mam w rozmiarze L. Ja wybrałam miętową sukienkę w białe groszki o kopertowym kroju i kochani, już zakładając tą sukienkę dostrzegłam duży plus, ponieważ w tej sukience mamy aż 3 zatrzaski w pasie, dzięki którym regulujemy sobie szerokość tej sukienki, no i właśnie dzięki tym zatrzaskom też ta sukienka nam się nie rozjeżdża i nie przesuwa, a to już duży plus. Dodatkowo w pasie mamy jeszcze pasek wykonany z tego samego materiału, dzięki któremu możemy sobie bardzo ładnie podkreślić talię. No i fajnie też, że ta sukienka ma szlufki. I właśnie dzięki tym szlufkom ten pasek nam po prostu się nie przemieszcza, jest na swoim miejscu. Co do dekoltu w tej sukience, to
muszę Wam powiedzieć, kochani, że no jest on w sam raz, nie jest za głęboki. No i właśnie ta ważna kwestia, nie rozjeżdża się jak przy niektórych kopertowych sukienkach. Także też fajnie. Jeśli chodzi o długość tej sukienki, to ta sukienka jest asymetryczna. No i wydaje mi się, że jest to bardzo fajne rozwiązanie, przynajmniej jak dla mnie, bo wielokrotnie przy innych sukienkach śmiałam się, że no w tej sukience to nie będziemy mogły nic podnieść, bo masakra. No tutaj tego problemu nie mamy, bo zobaczcie, jeśli chodzi o długość, to jest ona jak najbardziej w porządku. A ja też lubię czasami eksponować nogi, a w tej sukience właśnie mamy przód krótszy, także też fajnie. No i podoba mi się jeszcze w tej sukience to, że z przodu mamy takie półokrągłe zakończenie. No bardzo fajnie to wygląda, przez to ta sukienka jest niby prosta, ale zarazem ciekawa. Jest to sukienka, wiecie, taka zwiewna. Tak jak już mówiłam, mają być to sukienki na lato, no i właśnie ta sukienka taka jest. Uważam, że świetnie nam się sprawdzi właśnie w lecie. Fajnie będzie wyglądała zarówno do takich bardziej eleganckich butów, no na przykład do takich sandałków na obcasie i to będzie taka, wiecie, wersja bardziej elegancka, ale też fajnie będzie wyglądała do jakiegoś sportowego obuwia, na przykład w kolorze białym i będzie wtedy taka, wiecie, stylizacja na takie codzienne wyjścia. I tą sukienkę mam w rozmiarze M. Mam kolejną propozycję na sobie. Tym razem wpadła mi w oko sukienka o fasonie kopertowym. Myślę, że w takim fasonie każda z nas będzie wyglądała dobrze. I tym razem postawiłam na czerwony kolor, ponieważ bardzo mi się ten wzór spodoba, się na tym czerwonym tle białe drobne kropeczki. Myślę, że bardzo to dziewczęco wygląda. I tak jak już mówiłyśmy na początku filmu, sukienki są w 100% z wiskozy, a jeszcze dodatkowo mamy tu krótki rękaw, także myślę, że jest to idealna propozycja na takie właśnie upalne, letnie dni. Świetnie nam się sprawdzi. Jeśli chodzi tu w tej sukience o dekolt, to nie jest on głęboki. Myślę, że jest taki jak powinien, czyli tak wszystko na swoim miejscu. I bardzo mi się tu podoba dół w tej sukience, ponieważ mamy tu tak szycie na ukos i bardzo daje to fajny efekt. Tu nam delikatnie eksponuje nogę. Myślę, że bardzo to fajnie wygląda. Z tyłu sukienka prezentuje się tak. No i myślę, że jak tak patrzę w lusterko, że w tej sukience wygląda się dosyć szczupło. Także no, duży plus, bo nie mamy tu właśnie nigdzie za dużo materiału, nigdzie nas nic nie poszerza, nie pogrubia, także super. I tą sukienkę mam w rozmiarze L. Mam na sobie ostatnią sukienkę w dzisiejszym odcinku i tak naprawdę nad tą sukienką zastanawiałam się najdłużej, ponieważ zastanawiałam się, czy sukienka z długim rękawem tak naprawdę sprawdzi mi się latem. No ale tak jak już mówiła mama, nie wszystkie dni mamy takie piękne, słoneczne, mamy też załamania pogody, chłodniejsze wieczory. No ale przecież dodatkowo ta sukienka jest wykonana z wiskozy, więc uważam, że no jednak sprawdzi nam się latem. Kolejna kwestia, na którą się długo zastanawiałam, to wybór koloru, ponieważ bardzo podobała mi się właśnie w tym kolorze beżowym, który mam teraz na sobie, no ale przepięknie też wyglądała w kolorze kaki, ale jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja jednak stawiam na kolory beżowe, no i tym razem oczywiście też wybrałam kolor beżowy. Nie przemyślałam tylko jednej kwestii, długości tej sukienki,
No bo muszę Wam powiedzieć, że ja raczej takich długości na co dzień nie wybieram. No nie jest to po prostu moja długość, ale to nie zmienia faktu, że sukienka mi się bardzo podoba i stwierdziłam, że no muszę Wam koniecznie ją pokazać, bo właśnie być może którejś z Was przypadnie do gustu. Sukienka po całości jest zapinana na guziki. Ma też bardzo fajne, szerokie mankiety z takimi beżowymi guzikami. Podoba mi się bardzo, że te guziki właśnie są w takim samym kolorze jak sukienka. Ta sukienka ma też asymetryczny dół. Jak widzicie, przód jest krótszy, a tył jest dłuższy. Z boku mamy też takie rozcięcia. I dodatkowo też przy tej sukience mamy pasek. A to super, bo możemy sobie podkreślić talię. No i oczywiście mamy też szlufki. Też fajnie, bo ten pasek nam po prostu nie przesuwa się w pasie. I tą sukienkę mam w rozmiarze M. Wszystkie sukienki marki Mormuła, które chciałabym Wam pokazać w dzisiejszym odcinku. Jeśli któraś z nich przypadła Wam do gustu, to my mamy dzisiaj dla Was kod rabatowy na hasło My Kobietki 15. Otrzymacie 15% rabatu na kolekcję Wiosna-Lato. Kod rabatowy będzie ważny miesiąc czasu, więc korzystajcie. A my się już dzisiaj z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Pa!